Witaj, dobry człowieku, tym razem materiał praktyczny, pokazujący jak wycisnąć co się da z czata GPT. Jeśli używasz darmowej wersji, to słuchaj dalej, jeśli bowiem nie posiadasz tam płatnego konta, to zapewne nawet nie wiesz, na co to narzędzie tak naprawdę pozwala. Tak więc na początek potrzebujesz subskrypcji i płatnego konta. Pierwsza i kluczowa rzecz przy posiadaniu płatnego konta to dostęp do modelu GPT-4. Darmowy model 3,5, czyli ten dostępny publicznie za darmo, to jedynie zabawka i mocno przestarzała technologia. Korzystając z wersji darmowej, tak naprawdę nie wykorzystujesz nawet ułamka tego, co potrafi ta maszyna, gdyż różnica w działaniu pomiędzy wersją 3,5 a wersją 4 jest kosmiczna. To są dwie zupełnie inne technologie. Tym samym, jeśli używałeś w życiu jedynie wersji 3,5, to tak naprawdę nie widziałeś jeszcze, co czat GPT potrafi. I prawdopodobnie masz mocno błędne wrażenie co do tego narzędzia. Druga sprawa to to, iż uzyskując dostęp do wersji 4, dostajesz też z automatu dostęp do pluginów, czyli wtyczek, którymi możesz rozszerzać to narzędzie o praktycznie dowolne funkcjonalności, takie jak dostęp do internetu, obliczenia matematyczne, uruchamianie kodu, czytanie PDF-ów, poczty, czy nawet rezerwacje miejsc w hotelach. Wtyczek jest multum, a ich liczba ciągle rośnie. A jeśli posiadasz już płatne konto, to należy jeszcze włączyć dostęp do pluginów, gdyż jest on domyślnie wyłączony. Następnie w materiale tym omówimy sobie trzy najmocniejsze pluginy, za pomocą których wyciśniesz z tego narzędzia 100% mocy. Na początek musisz wiedzieć, że dany plugin trzeba najpierw zainstalować i go aktywować. Instalacji dokonujemy wyszukując daną wtyczkę w zakładce Plugin Store i klikając na Install. Następnie wtyczka taka wskoczy na listę dostępnych wtyczek i należy ją jeszcze włączyć przed użyciem. Jednocześnie naraz mogą być włączone maksymalnie 3 pluginy. A teraz przechodzimy już do omówienia najciekawszych pluginów. Wtyczka numer 1 – Wolfram Alpha. Dzięki tej wtyczce zintegrujesz czata z możliwością wykonywania dowolnych obliczeń matematycznych. Musisz bowiem wiedzieć, że GPT kalkulatorem nie jest i nie powinien być w taki sposób używany. Wolfram natomiast to kalkulator naukowy, za pomocą którego obliczysz dosłownie wszystko, od prostych działań, po całkowanie i różniczkowanie. Pozwoli ci on również na generowanie wykresów na podstawie obliczanych danych. Na ekranie widzisz właśnie, jak GPT rozwiązuje zadanie dotyczące przepływu cieczy. GPT-4 rozbiera zadanie na czynniki pierwsze, znajduje rozwiązanie, wymyśla równania różniczkowe stanowiące rozwiązanie, następnie przesyła je do Wolframa w celu ich rozwiązania i wygenerowania wykresu w czasie. Robi to sam. Musisz bowiem pamiętać, że model sam będzie wiedział kiedy i w jaki sposób skorzystać z odpowiedniej wtyczki. Numer 2. Mixerbox Web Search, czyli dostęp do internetu. Dostęp do internetu można uzyskać za pomocą kilku różnych wtyczek. Tutaj pokażemy jedną z lepiej działających. Ale najpierw zobaczmy, jak działa czat GPT w trybie domyślnym, w którym model nie ma dostępu do sieci. Pozwoli to nam zobaczyć, jak wielką różnicę robi i na co pozwala podłączenie czata do internetu. Najpierw bez dostępu do sieci. A teraz z dostępem. Dzięki podłączeniu do internetu otrzymujemy nagle dostęp do całej sieci w czasie rzeczywistym. Co za tym idzie, nie jesteśmy już ograniczeni do danych, na jakich uczony był model i możemy skorzystać z dowolnej zawartości znajdującej się w internecie. Pozwala to na niesamowite wręcz rozszerzenie możliwości działania. Model użyje wyszukiwarki internetowej automatycznie, za każdym razem, gdy tylko będzie potrzebował aktualnych danych. Sam skonstruuje odpowiednie zapytania i sam wyszuka odpowiednie informacje. Co też istotne, wtyczka korzysta z wyszukiwarki Google. Co za tym idzie, jej działanie jest skuteczniejsze niż konkurencyjnie domyślnie dostępne wyszukiwanie za pomocą Binga. Numer 3. Notable. Notable to już prawdziwy kombajn z praktycznie nieograniczonymi możliwościami. Pozwala bowiem na uruchamianie na żywo dowolnego kodu Pythona w zewnętrznym środowisku. Umożliwia to już nie tylko generowanie kodu za pomocą GPT, ale i od razu uruchamianie go. Daje to nieskończone wręcz możliwości. Możesz poprosić model o napisanie kodu realizującego dowolne zadanie, a następnie o uruchomienie tego kodu, zwrócenie wyników i dalsze operowanie na nich. Wtyczka pracuje w Pythonowym notatniku, więc jeśli ktoś jest zaznajomiony z narzędziami typu Jupyter, to odnajdzie tutaj znajomy tryb pracy. Wtyczka przy pierwszym użyciu poprosi nas o założenie konta w Notable. Pozwoli to nam na dostęp do utworzonych przez GPT notatników, a także na upload na serwer własnych plików, do których dostęp będzie mógł zostać uzyskany za pomocą Pythonowego środowiska. Prześledźmy teraz, jak to cudo działa i co to potrafi. Na początek musimy utworzyć w Notable nowy projekt. Jest to konieczne, jeśli chcemy uzyskać możliwość operowania na własnych plikach wrzucanych na serwer.
Będziemy musieli po prostu zawsze na początku pracy powiedzieć GPT, z którym projektem pracujemy. Utwórzmy więc teraz na test przykładowy projekt i zobaczymy, jak to działa. Po utworzeniu projektu skopiujmy link do niego, klikając na jego nazwie prawym przyciskiem myszki i kopiując adres. Będziemy musieli podać ten link do GPT. Wracamy do okna z czatem i na samym początku naszej pracy po prostu podajemy link do naszego projektu, informując tym samym model, że będziemy pracować właśnie na nim. Jak widzimy, GPT rozumie naszą komendę, ustawia się na nasz projekt i nawet zapodaje nam do niego odpowiedniego linka. W każdej chwili, gdy w niego wejdziemy, będziemy mogli wejść w podgląd notatników, jakie tam za chwilę utworzymy. Jeśli ktoś nie jest zaznajomiony z programowaniem w Pythonie, to krótkie wyjaśnienie. Notatnik to miejsce, w którym możemy pisać swój kod i od razu go uruchamiać. Utwórzmy swój pierwszy notatnik. Aby to zrobić, wystarczy o to poprosić. GPT za moment utworzy nam nowy pusty notatnik. Możemy sobie w niego wejść, klikając w link, jaki zostanie nam podany. Notatnik został utworzony i widnieje na liście plików po lewej stronie. GPT następnie cały wygenerowany przez siebie kod będzie przesyłało tutaj. Tutaj też będzie on uruchamiany. Na dole natomiast mamy przycisk służący do wgrywania do katalogu z projektem własnych plików. Tworzymy teraz prosty plik tekstowy z zawartością taką jak tutaj. Zapisujemy go na swoim dysku, następnie uploadujemy go do katalogu z naszym projektem. Plik, jak widzimy, ma nazwę test.txt. Za chwilę poprosimy GPT o jego zdalne odczytanie. Prosimy teraz o napisanie w notatniku kodu, który odczyta nasz plik, o wykonanie tego kodu oraz o zwrócenie nam tutaj odczytanej zawartości. GPT za chwilę wykona całą procedurę i zrobi to, o co prosimy. Jak widzimy, wszystko się zgadza. Możemy teraz, jeśli chcemy, wejść w nasz notatnik i zobaczyć cały kod, jaki utworzyło i zdalnie wykonało GPT. A teraz zrobimy coś trudniejszego. Przygotujemy plik CSV z krótką listą filmów i ich ocenami. Następnie wrzucimy go do projektu i poprosimy GPT o odczytanie go i przedstawienie nam na wykresie wszystkich ocen. Przygotujmy taki plik i wrzućmy go na serwer, nazwiemy go filmy CSV. Wrzuciliśmy plik do naszego projektu, wracamy teraz do GPT i poprosimy tym razem o wygenerowanie wykresu na podstawie pliku, który zaploadowaliśmy. GPT wygeneruje odpowiedni kod, uruchomi go w notatniku, pobierze stamtąd wygenerowany wykres i pokaże go nam w okienku czatu. Tadam! Mamy nasz wygenerowany wykres. Jeśli chcemy, to możemy zobaczyć, jak teraz wygląda nasz notatnik. Jak widzimy, cały wygenerowany kod trafił tutaj. Jest też tutaj wykres, jaki stworzyliśmy przed chwilą. Jak widzimy, Notable to naprawdę potężna wtyczka, która pozwala nam na dosłownie wszystko. A spróbujmy teraz zrobić coś jeszcze trudniejszego. Połączmy wszystkie wtyczki, jakich użyliśmy do tej pory i wymyślmy im takie zadanie, aby musiały zostać do jego wykonania użyte wszystkie trzy jednocześnie. Zobaczymy, czy GPT poradzi sobie z takim zadaniem. Oto nasze zadanie. Aby je wykonać, GPT będzie musiało wykorzystać w odpowiedni sposób wszystkie trzy pluginy. Zobaczmy teraz, co się stanie. Jak widać, ogarnia to. GPT w wersji 4 jest w stanie poradzić sobie nawet z tak złożonym zadaniem jak wybór odpowiedniego narzędzia do wykonania odpowiedniej partii zadania, a następnie użycie otrzymanych wyników w następnym narzędziu. To jest potężny model, a za pomocą wtyczek można wynieść go na jeszcze wyższy poziom. Te pokazane tutaj to tylko wybrane trzy, które w połączeniu ze sobą pozwalają na wykonywanie już naprawdę złożonych zadań. Ten materiał miał za zadanie pokazać, na co pozwala płatna wersja czata GPT, jakie narzędzia są tutaj dostępne i jak wiele opcji one otwierają. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Jeśli chcesz, zasubskrybuj kanał, aby dostać powiadomienie o kolejnym nowym materiale.